Finał z głową to hasło tegorocznej zbiórki. Tym razem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W sztabach w całej Polsce trwają przygotowania do tegorocznego finału, który będzie miał miejsce w ostatnią niedzielę stycznia. Praca w RE również w cieszyńskim sztabie. Cały czas jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich tematów, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Finał to przede wszystkim różnego rodzaju wydarzenia. Niestety w tym roku większość atrakcji odbędzie się online. Zadbaliśmy o to, żeby coś się jednak w tym internecie działo, bo na przykład takie koncerty będą właśnie w wersji online. Część artystów tutaj z naszego powiatu cieszyńskiego wysyła do mnie filmiki ze swoimi utworami, ze swoimi pokazami, więc będzie co oglądać. Będzie dodatkowo transmisja z naszych wydarzeń, takich jak spacer po zamku, był sobie zamek z Władysławem Żaganem, na co bardzo serdecznie zapraszam. Pokaz naszej grupy rekonstrukcyjnej Golęszyce, czyli grupy Słowian, która zrobi swoje obozowisko i pokaże, jak funkcjonowali Słowianie, oraz na pewno zarzucą jakimiś ciekawymi szczegółami z tamtej historii. Będzie także pokaz browarnictwa od naszych wspaniałych browarników Tustela, którzy też przyjechali, żeby z nami i kwestować, i zrobić specjalnie dla nas taki pokaz. Będzie także pokaz harcerstwa naszego cieszyńskiego i zapraszamy wszystkich, żeby obejrzeli. U nas na stronie Cieszyński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Facebooku będzie także kanał na YouTubie, gdzie będziemy wszystko transmitowali, więc zapraszam gorąco. W sieci nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych oraz licytacji, ale tutaj szefowa Cieszyńskiego Sztabu na razie szczegółów nie zdradza. Wolontariusze niewiele również mówią na temat światełka do nieba. Sam moment rozświetlenia światełka do nieba zostawiamy jako niespodziankę dla wszystkich uczestników, łącznie z naszą szefową sztabu. Zdradzę tylko, że światełko do nieba będzie związane z historią miasta Cieszyna, będzie odbywać się na wzgórzu zamkowym pod wieżą piastowską. Wprawdzie przed nami finał w wersji okrojonej i online, ale spacerując tego dnia m.in. po Cieszynie będzie można spotkać wolontariuszy i nie tylko. W tym roku z nami kwestuje 96 wolontariuszy. Uważam, że jak na te czasy, które panują, jest to wspaniała liczba. Ja jestem wręcz zachwycona, sama jestem też osobą kwestującą, więc też zapraszam. Najmłodsza wolontariuszka ma 1,5 roku, a najstarszy wolontariusz ma 54 lata. Takie puszki będą chodziły po całym Cieszynie, oczywiście obanderolowane, tutaj mam wersję obanderolowaną. Każdy wolontariusz będzie chodził i będzie normalnie kwestowanie. Ale działa też eskarbonka. Tak, oczywiście. Nasz sztab posiada taką eskarbonkę. Również link jest u nas na Facebooku, na cieszyńskim sztabie. Ale też zachęcam naszych wolontariuszy jeszcze, jeżeli ktoś tego nie zrobił, oraz każdą osobę do założenia własnej eskarbonki, bo nie ma w tym żadnego problemu. Wystarczy się zarejestrować przez stronę fundacji lub przez naszą stronę. My przede wszystkim pomożemy i każdy może tak naprawdę tego dnia kwestować online. Będzie taka specjalna grupa ludzi chodziła po Cieszynie w strojach zwierzątek, która będzie umilała czas podczas tego finału. Będą chodzili sobie tak w dwie, trzy osoby i będą robiły różne takie zabawne rzeczy, żeby każdy się pośmiał, żeby z nimi zatańczył, żeby z nimi zaśpiewał. Wiadomo, w bezpiecznych odległościach, ale zapraszam do takiej zabawy na świeżym powietrzu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.